Witam serdecznie w moim serwisie. Za chwileczkę materiał, który udało mi się nagrać. Dzięki mojemu klientowi. Bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie oglądał. Bo to on dostarczył bohatera obecnego odcinka. Tym razem jest to HP DV6. Komputer stary, w bardzo dobrym stanie, zadbany. Naprawdę jestem w szoku, jak na ten rocznik komputer jest zadbany. Zapraszam na film. Dzień dobry, witam wszystkich w moim serwisie. Dzisiaj, kochani, na tapetkę idzie nam HP DV6. Konkretnie jest to model DV6-1308M. Oczywiście z HP Tiny. Co my tutaj mamy? No, wymieniamy dysk na SSD, co już zostało zrobione, już ustawiłem system, wszystko w porządku. Wydaje się, że jest w porządku, więc teraz sobie wypinamy ten dysk. O. Nowy SSD założony. I co? Wszystkie śrubki tu w koło już wykręciłem, żeby było szybciej. Ale nie wyjmowałem dalszych elementów, tak żeby pokazać, jak DV6. To już jest bardzo stary egzemplarz komputera. O, tu jeszcze śrubę przeoczyłem. Tak, której nie wyjąłem. I tu pewnie. Tych śrub dużo jest. 4 giga RAM-u. Core 2 Duo 2 razy po 2,2 GHz procesor. To jest, z tego co się orientuje, AVerMedia. To jest chyba do telewizji? Tak, coś tam było w tamtych czasach. Bo tu jest karta Wi-Fi. Jeżeli to jest telewizja, to tu jest z boku pilot. Nie, pilota nie ma. Otóż to też, no dobra, to nie jest 100% pewności, że musi być ten pilot zawsze. Bo pilot był też osobno dokupowany, pamiętam. Można było dokupić w tych modelach. Tu jest karta Intela Wi-Fi. Wyciągnijmy to wszystko. Odłączmy, wyciągnijmy. Musimy go rozebrać, oczyścić skórzu. Wraz z wymianą pasty. O, burza idzie, deszcz pada. Pogoda nieciekawa się robi u nas dzisiaj. Ok, wyciągamy napęd. Podważając tutaj. Tam w środku, o. Napęd wyjęty. Dobra, spojrzę sobie tylko, czy to nagrywa. Telefon wisi mi u góry w statywie i go nie widzę wyświetlacza. Więc to może być różnie. Dobra. To teraz lecimy dalej z tym. To się podniosę na krześle do góry. I teraz tak. Głowę to muszę włożyć w kadr, muszę popatrzeć. Czyli na pewno wszystkie śrubki. To jest, słuchajcie, taki niesamowity komputer, że to jest... No już wiekowe, to ma spokojnie 15 lat. Przeżyło wszystko, nie było nigdy czyszczone skórzu. Starszy pan tego używa. Jeszcze ma folię na klapie. Oryginalną, już się rozwarstwia, ale oryginalna folia jest na klapie, nie zdejmowana. Także naprawdę szacun. No dobra, jakaś plombka była, pewnie sprzedawcy w tamtych latach. Czy tu jest datownik? Niby 21 rok zamazany. Nie, 19, bo 19 rok jest tu zamazany. Pierwszy 19. Ale czy to było wtedy sprzedane? To są konstrukcje 15-letnie, lekko. Kiedyś się te komputery rozkręcało po prostu tak z automatu, nie? Na pamięć. Jak żołnierz karabin jakiś mieli. To musi mieć dobry szybokręt. I teraz trzeba tutaj podważyć. W tym miejscu.
I to bardzo ciężko będzie szło. O, udało mi się podważyć. Tu łapimy palcami. I palcami delikatnie to. O tak. Tak, żeby nie wyrywać tego. Tej konstrukcji, bo tutaj pod spodem jest od tych przycisków u góry panelu jest taśma. Więc teraz tego nie podniesiemy. Teraz tu mamy śrubki. Trzy z tego co pamiętam. Raz, dwa, trzy, zgadza się, dobrze pamiętałem. One są inne, bo są srebrne, a nie czarne. O. Też je na bok. Mówię, były czasy, tam 18 rok, że tych komputerów to było po prostu... Ludzie mnie dzwonili, dzień dobry, jak mój czarny HP się czuje, DV6, a który, proszę pana, bo mam 15 na stanie, nie? Identycznych i weszły w ciągu 2 dni. One dość często ulegały awariom, nie są to komputery takie zupełnie bezawaryjne. Ale też ilość tych komputerów. Była potężna ilość tych modeli. Też się mówi, że... Ich mi jest dość trzymaj. A no właśnie, to śrubka. Zapomniałem śrubkę jedną wykręcić. Mówi się, że on niby wytrzymałe te konstrukcje były. Do 6 i 7. Dobrze, czy ja teraz już podniosę klawiaturę? Tak, mamy to. Teraz, oczywiście bateria, ładowarka, wszystko odłączone. Teraz to hop do góry i odpinamy klawiaturę. Tu już widzę, co się z zamkiem złego dzieje. Dobra, udało mi się delikatnie zamknąć. Bardzo bym nie chciał, żeby pękło, bo trzeba by lutować gniazdo. No to co, wypinamy. Bodajże głośniki i tu jest ta taśma, teraz możemy to, nie, jeszcze nie możemy, przepraszam, jeszcze tu. I to, bardzo, to było zrobione bardzo nieintuicyjnie, bo mamy, o właśnie, mamy takie jak tu, że się po prostu na siłę wciska i wyciąga, mamy takie jak tu, że się do góry podnosi, tu tego nie widzę, ale jeszcze w DV7-kach to było tak, że niektóre się wysuwało i wsuwało. I trzeba było wiedzieć, który jak zrobić. A tu się po prostu wyrywa na siłę. Czy to jest lepsze? Nie wiem. Nie mnie oceniać. O, wszystko to podłączać. To jeszcze oryginalnie kartonem przez producenta. Wszystko zrobione. Kabelki, bo tu gniazdo jest wymienne na wtyczkę. O. Jeszcze naklejka oryginalna, plomba tu od taśmy matrycy. Dopiero go teraz rozdziewiczam. I to się za to ciągnie do góry. O. Hop. Tutaj mamy Bluetooth moduł. Też go odłączamy przy płycie. Dobrze, odłączony. Tu wszystko odłączone, odłączone, odłączone. Dobra. Teraz możemy odkręcać dalej, bo to jest tyle. Tu jest śrubek, że mój Boże. Te już kładę po drugiej stronie, żebym nie pomylił tych śrubek. To naprawdę jest do rozebrania, do wycinania taką stronę. Zobacz, to jest króciutka. Na płycie, a ta na tym jest dłuższa. Tu są chyba 3 albo 4 rodzaje długości śrub. To już tego się tak naprawdę nie robi, bo producent to po kosztach idzie. A tutaj tak jest, że są różne długości śrub. Trzeba to uważać. Bo można na to pana wylot przekręcić i będą takie brzydkie wygrzybki. Dobra, najprawdopodobniej powinni już pójść te głośniki do góry. Naprawdę, jeszcze to śrubka. Jeszcze jedna. To naprawdę aż klika. Czuć, że to jest tym pierwszym osobą, która to w ogóle podnosi, nie? Dobra. To jest blok głośników.
jakim stanie te głośniki? Nie, no, no nie rozłożyły się. Najgorzej to Shiba, nie? To Shiba też głośniki zaraz odkładają. Teraz ta śrubeczka. Też ją na bok srebrną. No i co? I teraz musimy odkręcić matrycę. Odzywam się tutaj te folie. O. Potem lepimy nową. I tutaj trzeba te wszystkie kabelki wyciągnąć. To jest masakra, nie? No ale tak jest. Moment, przeciągnijmy. Te kabelki tu są zablokowane. W prowadnicach po prostu będzie układać poza tym. To nie jest tak, że to... Dla serwisantów te modele dla fałszuszki to były masakry. Ja pamiętam, że to się przeklinało, a tego było pełno, to po prostu mówię, się przyjmowało dziesiątkami tam w swoich latach. A to była masakra. Jak chodzi o zawieszenie, co, tam nie wychodzi mi teraz. To bardzo niedobrze. Musi nam wyjść ta antena od tej karty. Co to jest jeszcze raz? Pokażę to, bo to jest ciekawe. Avermedia, no dobrze czytałem. Pokazuję do kamery. To jest takie nietypowe akurat. I od tego też antenkę tu wyjmiemy. Usunąć. A nie idzie. Dlaczego nie idzie, jeszcze nie wiem. A bo to jest w ogóle poprowadzone inaczej. Ona jest poprowadzona tu pod spodem. Ej, jej nie trzeba wyciągać. Super. Teraz po tym założymy. Czyli nie mogę już matrycy wyjąć. Dobra. Lecimy z matrycą. Okej. Teraz to z przodu. Tak wszystko pomyślane, że wyjmujesz śruby, a matryca nie odpada sama, nie? Matryca dalej siedzi i teraz ją lekko do przodu i hop do góry. O. I cała otwiera matrycy bezpiecznie miejsce nie zbiła. O, hop. Teraz skręcimy dalej. Co my tu jeszcze musimy odkręcić? Popatrzeć trzeba. Na pewno tą blachę musimy odkręcić tutaj. Jedno z tych śrubek, nie? Jak to kiedyś było robione, tylko myślałem, że to będzie ciekawy materiał. Bo pokażę po prostu, jak się kiedyś robiło porządne komputery. No bo na obecne czasy już wiemy, że te komputery były naprawdę niezłe przy tym, co jest teraz produkowane. Teraz tutaj mamy trzy śruby. Z tyłu schowane. Za matrycą. Że jak matrycę masz, to nawet nie odkręcisz. I z tego, co pamiętam, to wychodzi. Trzeba tu być delikatnym, bo to te plastiki, jak mówię, są już bardzo wiekowe. Jestem delikatniejszy niż zwykle. No, tego nie mogę odpiąć. No, nie złam się tylko dziecko. Dobra, nie złamał się, świetnie. Się nazwyczaj cieszę z tego. Jeszcze tutaj. No. Dopuszczaj.
uda. Udało się nie złamać żadnego zaczepu. Odkręcamy się. Teraz dopiero możemy podnieść tą górę. O, tak to wygląda od spodu, nawet przycisk linii papilarnych. Ale już przyciski zrobione w płycie głównej te. Widziałem modele, że tego jeszcze nie było, że to jeszcze było na taśmach tu. No nic, trudno. Tu mamy kolejną tasiemkę do odpięcia. Dobrze. No i teraz możemy odkręcać samą płytę główną. Śrubek jest już dookoła wszędzie. A ja dalej wykręcam śrubki. No bo teraz ta wiatrak cały brudny. Zróbmy to jak należy. Teraz tak, gdzie były te śruby? To się trzyma, musi się trzymać. Dokładnie, tu pod taśmą schowana jest w rogu. Kładę, wyjdziesz od tego już i to jest jedyna śruba, dobra. Hop, wypinamy płytę główną, odstawiamy chwilowo ten cały kadłubek, tu jeszcze jedna śruba zapadła od klawiatury, obkręcamy, no i tu mamy procesor, bodajże chipset i kartę graficzną. A tutaj mamy dla to, który jest całkowicie zapchany, na pewno. Niestety w KP, w tych DV6-kach, nie było możliwości odczynienia tego dodatkowego wyjęcia go bez zdjęcia z płyty, bez rozerwania pasy termopadu. Wynikało to z tego, że nawet te śrubki takie malutkie, zaraz je pokażę. Teraz kierunek. 2, 3, 1. Aha, czyli tutaj po prostu jest do trzech liczone. Odkręcamy odwrotnie. Chodzi o to, żeby nie rozkruszyć rdzenia. Nie daj Boże. Dobra, delikatnie ruchem na boki, podnosimy. Termopady jeszcze się lepią. Szok. One są dobre. Tutaj trochę brudu. Tylko się dookoła zebrało. No ale pasty to już są suche. Zróbmy to teraz dalej, umyjmy to. Jakoś chusteczka papierowa, czy papier, to tam. Troszeczkę ipy na nią. Nie pryskamy na elektronikę, tylko na papier. I staramy się to wszystko umyć. Procesor oczywiście wyciągalny jeszcze do śrubka, można procesor wyjąć. Już w tych czasach to jest nie do pomyślenia. A to było świetne. Nie tylko, że można było łatwo zdiagnozować komputer, to jeszcze ulepszyć. Jakiś pędzelek. Aj, tu się podział. Brud dostał. W mojej stronie to jeszcze widzę. Dobra. I tutaj grafika. ATI. Druga strona. Nie podarta i lecimy dalej.
Franklin byś został. Mówi się, że tak z brzegów nie trzeba czyścić, ale ja zawsze lubię mieć tu porządek. Pasta podobno nie przewozi ciągu. No i zapewne tak jest, bo jeszcze nie widziałem jeszcze, żeby od takiej pasty. Tylko ten ciekły metal jest taki wredny. Dobrze. Mamy to wyczyszczone pięknie wszystko. Teraz odtłuścić alkoholem już na gotowe. Dobra, teraz się zajmiemy, to gdzieś tam bezpieczne miejsce, teraz się zajmiemy tym. Tak, i tutaj tak. Dobra. Mamy to wyczyszczone. Teraz tutaj są takie małe czarne śrubeczki. Chciałbym tego taki malutki, fajny sobie dokręcić krzyżyk. Dlatego inaczej nie zrobimy. O, tylko mistrzowski. Czy normalnie nie da dojść, nie? Bo od spodu płyta. Czy tych śrub podwójnie nie da dojść. To o tym właśnie mówiłem. O tym właśnie mówiłem. Tych wody. Dobra, lecimy tu dalej. A, to nie śrubka, tylko ta czarna ta klamka. Się nabrałem. Trzeba producenta. Po to klejku nic nie ma. Nie ma. Dobra. I teraz tu jeszcze gdzieś pamiętam, że chyba była gdzieś jedna śrubka z boku ukryta. Może się mylę, może nie. Bo tych HP-ków się, jak mówię, mówiło od cholery, ale to było dawno i... Większość tych komputerów już nie istnieje, jest złomowanych. Też kiepsko, wiecie, no jak to chyba tak ma, nie? No w kiepskiej jakości te komputery, to były, widziałem, że popędza się są. O, to się już normalnie kruszy. Tego nie idzie. Przetnę to po prostu, bo tego nie idzie zedrzeć tej taśmy. No dobra, przyjmuję, że mam wentylator w ogóle, że chcę wyjść. Jak mówię, ja pamiętam, że tu jeszcze gdzieś była jakaś śruba ukryta, gdzieś coś. I to chyba pod tym plastrem. Tak mi się coś tu wydaje. Dobra, puściła ta taśma, pękła. Czarna. No jest, jest, jest. O, styknęło się. Tu jest chyba wyciągany. Tak. A teraz wszędzie brud. To wszystko bierzemy, pędzelek. Poza kadrem może. Żeby tutaj na biurko nie kurzyć.
pędzelek musi być miękki, wyczyszczone, to tak samo. Trzeba to tak na ręku i tak robimy, żeby nie połamać tych. Płatków. Chyba ok. Tutaj od razu dajemy oleju. Naprawdę kropeleczka, tylko na tą ośkę. A coś dużo polało, od na papier. Na papier i niech nadwyżka mi tu. Otóż to. Bo to jak będzie za dużo go, to nic dobrego się nie wydarzy, tylko się tam było przyklei. O, nadmiar zebrać. Mamy to. Teraz zakładamy go. Jest w porządku, bo takie ma zawahanie, nie? Dobra. Teraz to oczyścimy. Do tego musi mieć pędzel z takim długim włosiem, dość sztywnym, żeby można było przepychać to od zewnątrz do zewnątrz. No i stąd, nie? O. Wychodzą takie rzeczy, nie? Też sobie pozwolę to poza kadrem. Szybko. Żeby po prostu nie kurzyć na kamerę i na stół. Dobra. Tak, mamy to. I teraz czyścimy tutaj te. O, tak jak mówiłem, długim włosiem. Staramy się dokładnie te blaszki oczyścić. To musi nam do środka wchodzić. Dobra, mamy zregenerowane to oczyszczone. Możemy teraz to za moment już składać, jeszcze tutaj przetrzeć w środku. Tak. Możemy to teraz składać. I tutaj jest ten taki punkt, o to. To jest ten zaczep. Czyli to idzie tak. Tu idzie pod spód. I tak. O. No i teraz trafić te śrubeczki, ułożyć i to przykręcać. Wcale nie jest łatwe. Ale mamy to. Kolejna śrubeczka i ostatnia śrubeczka. Dobra. Jest w porządku, nie zaklinowany. Było wywalić z biurka. Czyli mamy to zrobione. Tych termopadów, jak one są dobre, to po co je wymieniać? Szczerze mówię. One są w ogóle lepkie i nie widzę z nimi żadnego kłopotu. Ale przymierzmy sobie ten jeden termopad, mi się nie podoba. Jak to idzie? To idzie tak. Co ja robię? Boże, to idzie tak. Więc tutaj te termopady są w porządku, a tu jest ten kawałek urwany i ten kawałek idzie tu. Dobra. Wydaje mi się, że może tak być. Pęk na pół, ale jest dalsza część na tej drugiej stronie. W takim wypadku teraz nakładamy tutaj pastę. Pastę tę przewodzącą.
Myślę, że tutaj gryźni nie musimy. Wydaje mi się, że tutaj Extrema od Gilda wystarczy. Że to będzie ponad aż potrzeby nasze. Też dobra i długa pasta. Tak szczerze, to jest chyba nawet konkurencyjna do tego gryźni. Czasem jak się nam gryźni skończy i nakładamy to nakładamy tą Glid GT Extreme, to też daje radę. No i smaru, smaru. Dobrze. Tak. I już tu lecimy. Kochani, mam wpadkę zawodową. Możecie się z panem dawać śmiać. Przecież tutaj jest ten łopat. No to taka wpadka, że doszczę chusteczki i to i wytrzeć. Ale dodatkowe mycie jest, a jak wiesz, to nie chce się tak fajnie myć. No trudno. Się naboiło, to teraz trzeba myć. Dobra, a pasta ma być na tym chipie, na Arti. Tak, i jeszcze w tą stronę. I teraz tą stronę. Brzegi też muszą być. Troszkę pasty więcej. Jeszcze tutaj widzę, że różek się świeci. O, już się nie świeci. Po światło patrzymy. Wszystko ładnie równo. Myślę, że tu takie minimalne wpadeczki to by sobie wybaczone, bo to jeszcze się rozleje, nie? Na boki. No ale. Dobra, to z pojemnika wszystko. Hop. Zamykamy. Pastę dbamy, bo jest droższa. Wydaje mi się, że pasta to jest droższa niż złoto na gramy. Tak mi się coś wydaje od nich czasów. No lepka jest tam. Wszystko jest z tymi opadami w porządku. Niesamowite. Tyle lat. No po co klientowi robić dodatkowe koszty? Jak jest w porządku? I dokończamy. Prawie do maksa.
jeszcze pachnie. Chodzi o to, żeby się rozsmarowało ładnie i wyszło nam powietrze. Dokręcamy do końca. Do oporu. Wiatek podłączamy. Jest, kliknął. Kręci się. Kręci się, oporu nie ma. Możemy iść teraz w kierunku składania. Wcześniej jeszcze oczywiście kadłubek wyczyszczę z kurzu. Szybko go wymiotę. Szybko, tylko się wymiotę, żeby mi nie zgubił. O. To jest ta jedna śrubka, która trzyma płytę główną. Dobra. I w drugą stronę wszystko musi wejść. Swoje połówki i dziurki. Tutaj patrzmy do góry. Ok, kabelki też wszystkie do góry. Dobra, wskoczyło. Tak, nie wskoczyła. Hop. Możemy tą jedną, jedyną śrubkę tu przykręcić. Teraz ona jest tu pod tą taśmą. Nigdy nie przykręcamy tego do oporu. Ta płyta ma się lekko na boki móc poruszać się pod tą śrubą. Ta płyta pracuje. Potem i tak od góry za budową to jest nie skręcone. Ale tutaj to musi się spracować. Teraz sobie wkładamy. Taśmy, możemy sobie podłączyć już zasilanie. Ja do zasilania, będzie łatwiej teraz. Dobra, skoczyło do końca. Teraz mainboard. Tutaj. Taśma od powrotu USB. Jest. Jak to mamy? To z powrotem zakładamy to. Tak samo pędzelkiem z wierzchu przetrzeć od spodu. Jest, zakładamy. No i co się dzieje? No, dobra. Dobra, tu mamy śrubkę, tu ją wkręcamy. Tą anteną nabijemy niepotrzebnie z tamtej karty. Teraz muszę sobie tą antenę założyć. No skakuj. Dobra, jest, skoczyła. Mogę podłączyć sobie razu Bluetootha. Tutaj równo, o jest. Mogę sobie razu podłączyć te taśmy tutaj. To jest ten czytnik linii papilarnych. Nie wszystkich DV6 były. A to jest touchpad. Jest. Teraz zakładamy matrycę. Nie, aha, właśnie. Jeszcze ten plastik cały, nie? Z tyłu. Potem jak matrycę założymy, to już chyba nie wejdziemy. No, fajnie jakby to już nic nie pękło tych zaczepów, bo tak się fajnie udało mi to zdjąć. Nie uszkadzając tego. A to wcale nie jest takie oczywiste. Wcale nie jest takie oczywiste, to pęka po latach w paluchach samo.
Dobrze, skoczyło. No i przykręcamy na te kręty tutaj malutkie. Trzy. Z tyłu. Tak. I dopiero teraz mocniej. O. Mamy z tyłu złożone. Teraz dopiero możemy iść w kierunku matrycy. No to ją z powrotem bierzemy. Przykładamy. I ona to już puszcza ręce, ona się trzyma. To jedno jest super wymyślone. I przykręcamy. Najpierw to tutaj, potem to tam. O, już mam to do góry. Tak, teraz to bliżej matrycy. Zmyknij się, a to nic na siłę. Co jest zmiany? Przesunęło się. Poluźnić. Żeby mogło pracować. I teraz bez żadnej siły. Mi się to wkręci. Na razie lekko, docisnę za chwilę, jak się ułoży. I tam do oporu. Tam do oporu. Tam do oporu. Jest. I tam do oporu. Mamy to. Teraz. Układamy te kabelki i zapinamy je w te dwa. Tak. Co, jedne idą, ten idzie tutaj do końca, to na pewno. Tym kartonem. To jest bodajże kamera. No właśnie. Może tak? Jak się do góry z nogami styka, to nie włazi, nie? Dobra. Ułożyć w tych plastikach, w tych korytkach, jak ma iść. Żeby tak szło. Dobra. Teraz musimy spojrzeć do góry nogami. A, jeszcze matryca. I musimy się obrócić. O, jest, tak się zmieniła. Obrócić. Bo tu z tyłu wy nie widzicie, ale trzeba spojrzeć, gdzie wychodzą te kable. One tu wychodzą, dobra. Te od anteny, od Wi-Fi. One tu przez tę dziurę przechodzą. Tam co dalej już lecą. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Dobra, i tu się one będą wypinały. Więc też nawet sam producent wymyślił, żeby tu dać jakąś taśmę. I ja nie będę gorszy. O. Teraz. Jak mamy to już przeciągnięte, podłączone, możemy podłączyć głośniki. Nakładamy je tu na miejsce i trzeba je przykręcić. Trzeba powiedzieć o tym, że mamy krótsze i dłuższe śrubeczki tutaj. Tu jest krótsza. Dłuższe są tam. O. Tego trzeba pilnować, żeby tych śrubek miały możliwość nie pomylić. No chodź, nie uciekaj szybko. Tak.
A jak na głośniki, no i naprawdę przykręcili, to fest. To im trzeba oddać, że naprawdę poszaleli. Taka. Dobrze, głośniki przykręcone porządnie. Podłączamy je od razu. Jest podpięta wtyczka. Klawiatura. Gdzie ja ją położyłem? Tutaj. Tak samo przetrzemy to od spodu, bo jest już niefajnie. Porządna klawiatura robi. Widać, że to jest podklejane chyba dwie warstwy tego. Tej folii. Naprawdę kiedyś było naprawdę ok. Ta grubsza, cięższa klawiatura. Nie tak teraz z papieru. To delikatnie podnieść do góry. Nawet podobno do kaptonem u góry podkleił, bo pewno wiedzieli, że nawet samo pod palcami puszcza. To jest tego słynne, jestem te pliki, że podnoszone były. HP się szybko tego wycofało. Też pozorom, tak żeby nie poruszać matrycy. Zakładamy do oporu i klik. Jest. Klawiatura tam daleko. Teraz bierzemy sobie ten panel i go musimy podłączyć, bo potem już nie będzie mieli dojścia. Jest tu top. Top. Podłączony. I teraz to tu tymi bolcami walić. To musi wejść tymi bolcami tam i to musi pójść tu, więc teraz mam skoro taśmę. To wcale nie jest łatwe. Ale to trzeba zrobić tak, że nim położymy klawiaturę, to unieść do góry, to jednocześnie pod tym zapiąć, położyć i dopiero to na to, nie? I teraz mamy te słynne srebrne śrubki. I musimy tu je przykręcić, nie wyrywając tych taśm. Ciekawe, czy on się od strzału włączy po tej robocie, bo to już nie bywa. Coś tam może nie kontaktować, coś może zapomnieć podłączyć. Nie należy się irytować tym wszystkim, czy zrywać, tylko poszukać, zastanowić się. Czasem dobrą manierą jest to jeszcze raz rozkręcić i skręcić. To może być nieraz szybsze niż szukanie tej usterki. No dobra, teraz tak. No te komputery były takie dość niewdzięczne, jak chodzi o to. Wskoczyło? Tu wskoczyło. Tu wskoczyło, dobra. Tak, zamykamy. Hops. Na razie po prostu wkręcam tylko te śruby tu, od zawiasów. Podłączmy te karty, bodajże telewizyjną i Wi-Fi. I zobaczmy, czy on się w ogóle zechce uruchomić. Jakieś głupotki już nie zrobiłem. Zdaje mi się, że wszystko powinno być w porządku. Ale prawda jest taka, że to nie ty go naprawiasz, tylko on ci się pozwala naprawiać. Taka jest prawda. No i nie uciekaj mi śrubką od tego magnesu. Dobra. Tu jest ta antenka. Przez tą dziurę tu i tu. Czy
ludzi. No a tutaj mamy podpisane 1-2. Nie wiem, czy to ma w ogóle znaczenie, tak szczerze mówiąc. To są anteny do Wi-Fi, czy one mają inne opory albo coś. Ciężko mi się na razie powiedzieć. Nie ma o tym żadnych informacji nigdzie. Kiedy będę ciekawy. Wiem, że po podmienie tej kable odwrotnie, to Wi-Fi też działa i też całkiem nieźle. Dobrze. Mamy to. Tu już pod tym dyskiem tą klawiaturę przykręcimy. Klawiaturę łapię. Tutaj też. Dobrze, tu już klawiatura przykręcona jakby co. W tych miejscach. Teraz to, z tym powodem mega delikatnie, nie? Bo to jest delikatny sprzęciu. Ta tasiemka, te kabelki, to są tak cieniutkie. Dobra, kliknęło. Najpierw tu, potem tu. Włożone. No brakuje jeszcze tych wszystkich śrub dookoła. Ale chyba samo skręcenie nie jest ciekawe. No a jeszcze trzeba ten napęd rzucić. Napęd jest bardzo ciekawy, bo to jest napęd HP i on ma tą technologię. Nie, ten chyba nie ma, albo się tym nie chwalą, bo to była ta technologia tych wypalania, jak się nazywało. Zapomniałem troszeczkę nazwę tej technologii, że wypalało na wierzchu etykiety na płytach, były specjalne płyty białe na górze i można było wypalać te etykietki. HP się strasznie tym jarało, to oni do każdego komputera tu podali w swoim czasie, ale tu się tym nie chwalą bynajmniej. Dobra, co, podłączmy do prądu, do zasilacza i chwila prawdy będzie. Otwieram, podłączam. Mam białe światełko. Mignęło. Raz. Naciskam przycisk. Zaświeciły się lampki tu dookoła. Wiatrak zawiał. Mamy HP. OK. Już wszystko powinno być dobrze. Tu jest świeżo wgrany system. Nawet sterowników nie ma wgranych wszystkich. Po prostu jak zobaczyłem, jak on się biedny grzeje, to już wiedziałem, że muszę go rozkręcić, bo nawet nie mogę kontrolować pracy w tej sytuacji. O, i tu widać, wziąłem do ręki telefon, żeby pokazać. Tu widać, prawda, się uruchamia. Klient ma na imię Marian, pozdrawiam, jeżeli by film oglądał. Myszka działa. Danych jeszcze nie ma, bo jest skopiowane. Klawiatura działa. Dobra. No co, chyba tyle, nie? Bo nie wiem, czy jest. Czy to by was ciekawiło, jak go skręcam do śrubki dookoła? Wydaje mi się, że nuda. Kolejny pacjent naprawiony. Pozdrawiam. I jeszcze szybkie podsumowanko. Czyli w komputerze mieliśmy problemy z kurzem i pastą przewodzącą. Po prostu już wyschła. Na tyle lat. 17 rok tam. Na plombie, myślę, że on jest jeszcze starszy. Myślę, że on może być drogi właściciel. Od nowości nic nie robione. Także naprawdę jest coś. Później mieliśmy poza pastami i kurzami wymianę dysku twardego na SSD. Wgranie nowego systemu. Tutaj będzie 10 i on daje radę. Nie zamula. Sterowniki, opony dodatkowe. Pełna konfiguracja. Myślę, że klient będzie zadowolony. Jeszcze pewnie parę rzeczy, o których zapomniałem w międzyczasie. Jak oleje, jakieś tam takie głupotki. Wszystko było na filmie. Aktualnie walczę z oprogramowaniem, sterowniki instaluję. Myślę, że jeszcze dzisiaj będzie gotowy komputer do odbioru. Co my tam mamy? 14.30.
od 10 go robię, to 4,5 godziny. Jeszcze z 2 go porobię. No, jeszcze z 2 go porobię.